A teraz zapraszamy naszego Division Governora Arka Baranioka po to, żeby przeprowadził Izbę Mistrzów. Now, Arek Baraniok, our Division Governor, will conduct Hall of Fame. Cokolwiek to znaczy. A potem będą ogłoszenia i te osoby, które chcą coś ogłosić, proszę, bądźcie gotowi, żebyśmy to zrobili sprawnie. Tym razem przygotowany. To już nie są gorące pytania, tak jak wczoraj. Jest lepiej. Drodzy Toastmasterzy, kto słyszał o czymś takim, co nazywa się Distinguished Club Program, DCP? Kto słyszał? Kto wie, co to jest? No świetnie, wiecie. Jest to, powiem w skrócie, system punktacji, oceniania klubów. Tak? Kluby, jako kluby jesteśmy oceniani z osiągnięć. Ilu członków pozyskamy, jakie mamy wyniki edukacyjne, czy zarządy są na tego typu szkoleniach, jak to dzisiejsze nasze tutaj w Warszawie, i tak dalej, i tak dalej. Kluby mogą uzyskać do 10 punktów za swoją aktywność, za swój profesjonalizm. Ale nie tylko kluby. Nie tylko kluby. Oceniani są wszyscy w Toastmasters w jakiś tam sposób. Nie tylko po wygłoszonej mowie, ale właśnie Toastmasters International, dbając o jakość tego, co robimy wspólnie, przyznaje nam pewne wyróżnienia, pewne oceny. Przyznaje je klubom, przyznaje je area, przyznaje je okręgom, division, dystryktowi i tak dalej, i tak dalej. I są osoby, które się w to bardzo angażują i bardzo mocno motywują innych, abyśmy wspólnie te osiągnięcia uzyskiwali. I takie osoby są wyróżniane. Mam dzisiaj ogromną przyjemność wyróżnić takie osoby, a właściwie przekazać oficjalne wyróżnienie, które dystrykt przygotował za poprzednie kadencje. Jest to praca gubernatora rejonu, wymaga szczególnego poświęcenia. Dużo czasu, dużo zaangażowania, dużo motywacji, dużo pasji w tym, co się robi. Każdy, kto coś takiego robił, a kto robił, kto był gubernatorem rejonu? Kilka osób jest? Więcej osób było na pewno. A kto jest jeszcze? Kto był, kto robił i kto jest? Wiecie, że jest to sporo pracy. Życzę każdemu, żeby tą pracę chociaż raz w swojej kadencji Toastmasterowej wykonał, bo jest to bardzo przyjemna praca. Jest to taka praca, o której wielokrotnie tutaj dzisiaj mówiliśmy, takie zadania, o których mówiliśmy. Dzielimy się z innymi, robimy coś z pasją, coś, co naprawdę nas motywuje. Dlatego tym bardziej chciałbym podziękować tym osobom, które to robiły i które zostały wyróżnione za wkład włożony w rozwój Toastmasters w Polsce, za to, że poświęciły dużo czasu, swojej osobistej wartości, energii, pracy, no i tak dalej. Wszystko tego, co możemy otrzymać. Franciszek Szych w kadencji poprzedniej 2011-2012 pomógł, aby rejon, którym się opiekował, został President Distinguished, czyli to jest najwyższe wyróżnienie, jakie można otrzymać. Franku, chciałbym Cię zaprosić. To jest dla Ciebie? President Distinguished to jest, tak jak mówię, dla rejonu jest to najwyższe, największe wyróżnienie. Franku, króciutko. Table topics. Wiecie co, ja się strasznie dużo nauczyłem podczas bycia gubernatorem rejonu i powiem wam, że to, co będę na pewno zawsze pamiętał, to, że było bardzo trudno, że czasami było strasznie dużo do robienia, bardzo mało czasu i to, co ze mną zawsze zostanie, to będą te osoby, które, wstydź się przyznać, potem witają mnie i ja nawet nie kojarzę, kto to jest, ale z uśmiechem mówią, cieszę się, że pomogłeś, cieszę się, że dzięki tobie czegoś się nauczyłem, nauczyłam. To na pewno zawsze ze mną zostanie. Dziękuję. Jeśli planujecie tak zwanego DTM-a, tak? Czyli zostanie Distinguished Toastmasters, osiągnięcie najwyższego wyróżnienia, jakie w Toastmasters możemy osiągnąć, to zostanie gubernatorem, czyli pełnienie funkcji w zarządzie, pełnienie funkcji w dystrykcie, jest jednym z kroków, które musicie uczynić. I bardzo do tego zachęcam.
widać po przykładach naszych kolegów, że można to zrobić naprawdę z pasją i sukcesem. Kolejną osobą, którą chciałbym poprosić, jest Aleksander Żur. Czy jest Aleksander? Jest! Świetnie! Również President's Distinguished Area, czyli największe wyróżnienie. To tutaj zaszła pewna pomyłka, bo ta nagroda nie powinna być, czy wyróżnienie, przekazana mi. To powinno być przekazane prezesom klubów, wszystkim wiceprezesom, członkom, bo to nie jest moja praca, że oni dołożyli starania, żeby te kluby były coraz lepsze. To jest ich praca. I to wyróżnienie powinno się być przekazywane właśnie poszczególnym klubom, dzięki którym RIA zdobyło ten tytuł. Dziękuję bardzo. Ja się z Tobą zgadzam, proponuję zaprosić na piwo wszystkich. Mam jeszcze jedno wyróżnienie, Distinguished Area, czyli też wysokie wyróżnienie dla rejonu, którym opiekowała się Małgorzata Ciwor. Małgosia nie jest obecna dzisiaj, ale chciałbym poprosić gubernatora obecnego rejonu M1, Andrzeja Podgórecznego, aby odebrał to w imieniu. Czy jest Andrzej Podgóreczny? Nie ma Andrzeja. Czy jest ktoś ze Szczecina? Nie ma nikogo ze Szczecina. Pojechali! Now we would like to invite some people to the stage here, but please applaud them later, after we will have full set here. All right, and those are Jakub Pawłowski, Waldemar Razik, Marzena Augustyn, Alicja Lizurej, Piotr Stanek, Monika Królak, Magda Koc. If you're with us, come here, please. Łukasz Krasen is not here. Mateusz Tuński, Jerzy Ziętkowski, Michał Paluchowski, Piotr Chimko, Klaus Roth, Stefania Salwińska, Jerzy Ziętkowski, once again, Joanna Waśków, Arek Baraniok, Marek Burda, Andrzej Podgóreczny, Monika Królak, Jacek Lasota, Darek Stańczak, Olek Żur. To nie wszystko jeszcze, ale może zróbmy tak, ponieważ to są mówcy, którzy występowali dla nas w sobotę, wielkie oklaski dla tych osób. To na scenie jeszcze są obecne. Justyna Bronicka-Klin, Klaus Roth, Piotr Bzówka, Michał Talaga, Jakub Pawłowski, Jerzy Ziętkowski, Renata Myczka, Paweł Jach, Agnieszka Słodkowska, Stefania Salwińska, Justyna Broniecka-Klim, Tomek Sobiesiak, Tomek Kropiewnicki i Ewa Sochoń. Zapraszamy i wielkie oklaski! Ofiarowały swój czas, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje pieniądze, żeby tu dojechać i dzięki nim mogło się to wydarzenie odbyć, czyli Toastmasters Leadership Institute 2013, wersja zimowa. Jeszcze raz oklaski, dziękujemy, zapraszamy na miejsca. You got the concept of applauding after the list is full, so let's do that again. And right now I would like to invite other people, like Rafał Trochimczuk, Darek Stańczak, Dominika Drzewiecka, Marcin Jabłonowski, Milena Paluchowska, Michał Paluchowski, Łukasz Sadurek, Ewa Sochoń,
Artur Sujka, Marek Rochala, Adam Bieńkowski i Beata Suchodolska. Zorganizowały, ale jest niewymieniona jeszcze jedna osoba, Michał Stoma. Zabierają mi mikrofon. Słuchajcie, są jeszcze dwie osoby, które nie zostały wymienione. Oprócz Michała Stomy jest jeszcze Mateusz Musiał. Brawa! Toastmaster! Uwaga, uwaga! Jest jeszcze jedna osoba, bez której nie byłoby tyle energii, zwłaszcza w tej sali. Beata Suchodolska! As already said, this is the organizing team. To jest ten zespół, który zorganizował to wspaniałe wydarzenie. I myślę, że najlepszą osobą, żeby mu podziękować, będzie kto? Arek Baraniok, Division Governor! Zadałam takie pytanie. Ile dni przygotowań? Pół roku. Pół roku przygotowań, aby przez 2,5 dnia, 3 dni tak świetnie się tutaj bawić. Moi drodzy, w imieniu Toastmasters Polsce oraz w imieniu Dystryktu 59 chciałbym wam podziękować za zorganizowanie największego, czy najlepszego, to ocenimy, największego do tej pory TLI w Polsce. 250 osób. Jest to konferencja taka, jak odbywają się na poziomie europejskim. Współczuję waszym następcom, którzy będą mieli do pokonania naprawdę prawdziwe wyzwanie, tak, aby zrobić teraz na 300 osób, ale to, co zrobiliście, to jest kawał dobrej, wspaniałej roboty. Gratuluję sukcesu, ogromnego sukcesu, cieszę się, że tyle osób przyjechało i dziękuję wam wszystkim, że doceniliście to, że kilka osób poświęciło wiele, wiele dni na przygotowanie. Tak licznie przybyliście z całej Polski, pomimo i zagranicy również, niektórzy z Londynu aż, tak. Bardzo dziękuję i cóż, róbcie tak dalej, abyśmy rośli, abyśmy rozwijali się jako organizacja, abyśmy kolejnym razem spotkali się już za pół roku w Bydgoszczy, w większym jeszcze składzie. Gratuluję i bardzo wam dziękuję wszystkim. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Chwila odpoczynku przed kolejną pracą na stanowiskach. I słuchajcie, ostatnia wiadomość. No. Nie no. Michał, proszę cię, tak dobrze nam szło. Chodź. Come on, I don't want to do that. Ale musimy już kończyć. Czyli to już jest koniec. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia, dobrej i bezpiecznej, powrotnej drogi do domu.